Zapraszam na test Volvo XC40, który przeszedł około 2 lata temu lifting w ciekawym, moim zdaniem metalicznym kolorze szaro-zielonym, który wymaga dopłaty około 3500 zł. Od razu na wstępie sprawdźcie proszę, czy macie subskrypcję, bo niebawem planuję kolejne testy, a będzie im bardzo miło Was ponownie widzieć na moim kanale. W pierwszym momencie nie byłem do końca przekonany do tego koloru, ale już po kilku dniach spodobał mi się do tego stopnia, że z wielką przyjemnością spoglądałem na samochód. A jak Wy oceniacie ten kolor? Sprawdźmy, jak wygląda napęd testowanego samochodu. Otwierając maskę, od razu na wyświetlaczu pojawia się informacja, że zaczep został zwolniony. Otwieranie maski jest bardzo proste, bo mamy siłowniki, jak przystało na markę premium, które pomagają unieść pokrywę nawet jedną ręką bez żadnego wysiłku. W naszej wersji mamy do dyspozycji benzynowy, czterocylindrowy silnik spalinowy o mocy 197 koni mechanicznych, wspomagany przez miękką hybrydę o mocy 14 koni mechanicznych. Napęd ma oznaczenie B4 i napędza przednią oś. Całość daje już naprawdę dobre parametry, bo przyspieszenie do setki wynosi 7,6 sekundy. Mamy też 300 Nm. Ten układ napędowy z miękką hybrydą moim zdaniem działa znakomicie. Czuć przyjemną dynamikę przy ruszaniu. Trzeba natomiast się skupić, żeby wyczuć działanie systemu start-stop. Tak dobrze to działa. Za chwilę sprawdzimy, jak spisują się reflektory w XC40, ale wcześniej chciałbym Wam pokazać, jak wygląda oświetlenie patrząc z zewnątrz. Przednie lampy są w pełni LED-owe, a światła do jazdy dziennej mają kształt odwróconej litery T. Z tyłu natomiast do pełni szczęścia brakuje mi diodowych kierunkowskazów, ale w mojej ocenie nie rzuca to się jakoś za bardzo w oczy. W naszej wersji wyposażenia Ultra podświetlone są też klamki drzwi z przodu i z tyłu. Po otwarciu drzwi podświetlone jest też podłoże pod przednimi drzwiami. W tylnych drzwiach natomiast takiego podświetlenia nie mamy, ale i tak te detale potwierdzają wysoki poziom. Standardowo każde Volvo XC40 jest wyposażone w reflektory LED. Natomiast już od wersji Core, czyli drugiej od dołu, możemy opcjonalnie dokupić reflektory Pixel LED, które są w pakiecie z spryskiwaczami reflektorów i światłami przeciwmgielnymi. Obecnie cena takiego pakietu wynosi niecałe 6800 zł. Gdybym miał osobiście dokonać takiego wyboru, to z pewnością byłby to mój pakiet obowiązkowy. W naszej wersji są właśnie takie reflektory Pixel LED. Zobaczcie, jaka jest intensywność światła, jak dobrze jest oświetlone pobocze oraz jak świetnie wycinają samochody jadące z naprzeciwka. Działa to w mojej ocenie bez zarzutu, nawet jak jedzie z naprzeciwka kilka samochodów w pewnych odstępach. Szczerze powiem, że jestem zachwycony tymi światłami Volvo. A co Ty o tym sądzisz? Jeśli też je dobrze oceniasz, daj proszę kciuk w górę. Oświetlenie dekoracyjne posiada regulację intensywności, ale nie możemy w nim zmieniać kolorów. Podświetlenie znajdziemy m.in. na elemencie drzwi, na desce rozdzielczej oraz w miejscu na stopy. Największe wrażenie z pewnością jednak robi podświetlona kryształowa dźwignia zmiany biegów. Dostępna jest ona w pakiecie wraz z skórzaną tapicerką. Wygląda to niesamowicie efektownie. Najwyższe wersje wyposażenia Plus i Ultra można z zewnątrz poznać po całym czarnym grillu. Natomiast w tańszych wersjach grill ma srebrną obramówkę. Z kolei wersję Ultra możemy poznać po rozsuwanym dachu panoramicznym. W wersji Ultra w standardzie znajdziemy 19-calowe felgi, a te widoczne u nas mają aż 21 cali i wymagały dopłaty 6250 zł. Długość XC40 wynosi 444 cm, rozstaw osi to ponad 270 cm, a prześwit to prawie 20 cm,
więc całkiem przyzwoicie jak na kompaktowego SUV-a. Zajrzyjmy w takim razie do wnętrza, zaczynając od tapicerki tylnych drzwi. Większość elementów na tylnych drzwiach jest miękka. Ten widoczny, jasny element wygląda na taką miękką wykładzinę, która sięga nawet do wnętrza kieszeni w drzwiach, także nawet w kieszeni drzwi znajdziemy miękkie elementy. To mi się naprawdę podoba. W naszej wersji Ultra mamy opcjonalną, jasną, skórzaną tapicerkę siedzeń, która w tej wersji kosztuje zaledwie 3000 zł. Uważam, że z całą pewnością warto tą opcję zamówić, tym bardziej, że w cenie pakietu jest kryształowa dźwignia zmiany biegów i elementy ozdobne z drewna. Chyba przyznacie, że wnętrze wygląda luksusowo. Zwróćcie uwagę, jak dużo miejsca jest za przednim fotelem kierowcy, a jest on ustawiony do mnie, do moich preferencji podczas jazdy. Wsiądę w takim razie. Miejsca, powiedzmy sobie szczerze, jest ogrom. Wygodnie można się rozsiąść. Na kolana więcej niż 5 palców. Do sufitu więcej niż 4 przy wzroście 1,82 m. Co z tyłu mamy? Nawiewy i dwa gniazda USB-C. Oczywiście gazetowniki. Z boku są lampki LED. Oraz podłokietnik mamy z miejscem na dwa kubeczki. I to jest na tyle duże, że tutaj mogą się oprzeć dwie osoby. Zupełnie spokojnie. Z tylnego siedzenia chyba najlepiej możemy się delektować panoramicznym dachem. Roletka się rozsuwa. Prawie że na całą długość. I dach oczywiście też jest uchylny. No to jest fajna rzecz. Zobaczmy, czy boczek przednich drzwi różni się od tylnych drzwi. Wszystko w zasadzie jest podobnie, tak samo poza tym elementem dekoracyjnym, który jest podświetlony w nocy. Mamy tutaj też oznaczenie systemu muzycznego. A reszta jest tak samo, większa kieszeń oczywiście, znacznie większa. Też w środku jest miękka, wyłożona tym materiałem. Na progu drzwi mamy aluminiową listwę z napisem Volvo. W naszej wersji jest sterowanie elektryczne fotela. Mamy też dość rozbudowane tutaj sterowanie lędźwiowe. Plus dodatkowo jeszcze podparcie ud możemy sobie wysunąć, ale to już ręcznie. Przyznam, że jest to bardzo wygodne. Podłokietnik jest otwierany. W środku mamy dość spory schowek. Jest on gumowany. Plus dodatkowo jeszcze mamy taki schoweczek, który jest wyciągany.
Tutaj już gumy nie ma, ale możemy go wyciągać za to. Konsola środkowa wygląda bardzo efektownie moim zdaniem. Szczególnie za sprawą tego lewarka do zmiany, do obsługi skrzyni biegów. On jest w nocy podświetlony, no, robi to wrażenie. Miejsce na napoje też są na dole gumowane. Z przodu mamy gniazdo USB-C razy 2 oraz 12 V 120 W. Kolejne przyciski mamy tutaj wyżej nad tunelem środkowym. Tak jak widać, tutaj mamy głośność z takich istotniejszych do obsługi radia. Mamy też przycisk do ogrzewania szyby przedniej, tylnej i oczywiście światła awaryjne. Wyświetlacz wygląda w ten sposób. U góry mapy mamy radio, połączenie z telefonem i tutaj obsługa głosowa. Pozostałe funkcje możemy sobie wywołać tym przyciskiem. Tu na temat prowadzenia. Dźwięki. Sterowanie. No i to tak w sumie na tyle. Mamy jeszcze obsługę na kierownicy. Po lewej stronie przyciski od tempomatu. Po prawej stronie obsługa głosowa oraz obsługa wyświetlacza przed nami. Możemy aktywować komputer pokładowy, oczywiście go wyzerować. Wyboru dużego nie ma, właściwie jest tylko albo mapka, albo możemy mapę wyłączyć. No i to właściwie tyle, jeśli chodzi o wyświetlanie. Tak wygląda schowek przed pasażerem. W tym miejscu jest plastik, ale ta część jest gumowana. Także nic tutaj nam nie powinno raczej hałasować. Nasza wersja jest z fotelami skórzanymi w jasnym kolorze. I przyznam, że to wygląda ładnie. Osobiście bardzo lubię, jak kolorystyka nie jest w całości czarna, tylko właśnie przemana z innym kolorem. Tu fajnie wygląda ten kolor jasny. No, fotele skórzane świetne, rewelacyjne są. Fajnie wyglądają. Są wygodne, dużo funkcji mają. Na bokach mamy jeszcze taką strukturę drewna. Ona jest podświetlona w nocy. Jest tam regulacja również intensywności podświetlenia. Na dole wyświetlacza mamy możliwość szybkiego przejścia do klimatyzacji, ale też możemy to sterować głosowo i zobaczcie, jak to dobrze działa. Ustaw wentylację na 3. W porządku, ustawiam prędkość obrotów wentylatora na 3. Ustaw temperaturę pasażera na 19. Jasne, ustawiam temperaturę po stronie pasażera z przodu na 19 stopni.
włącz nawiew na szybę. W porządku, ustawiam nawiew na przednią szybę. Włącz nawiew na szybę i na nogi. OK, ustawiam nawiew na podłogę i przednią szybę. Kolejna funkcja. Włącz ogrzewanie tylnej szyby. Jasne, włączam odszlanianie z tyłu. Wyłącz ogrzewanie tylnej szyby. OK, wyłączam odszlanianie z tyłu. Włącz obieg zamknięty. OK, włączam zamknięty obieg powietrza. Jak widzicie, działa to naprawdę dobrze. I tutaj nawet powiedziałbym, że to lepiej działa niż przyciski. Bo tak naprawdę wystarczy nam jeden przycisk i możemy spokojnie wszystkie funkcje, na pewno dotyczące klimatyzacji, uzyskać. W Volvo mamy system inforozrywki Android Automotive, dzięki któremu, żeby korzystać z nawigacji Google'a, nie musimy mieć nawet telefonu, a jak działa obsługa głosowa, mieliście okazję zobaczyć. Przyznam, że bardzo lubię ten system. Bardzo mi się podoba składanie zagłówków z tyłu. Możemy to zrobić z pozycji kierowcy i zaraz to zrobię, wciskając to miejsce, ale ustawię kamerkę na zagłówek i składamy. Fajnie, prawda? Patrząc na działanie kamery 360, chciałbym w międzyczasie powiedzieć kilka słów o moich odczuciach dotyczących jakości wykończenia wnętrza oraz o funkcjonalności. Uważam, że jest bardzo dobrze. Z pewnością mogę powiedzieć, że jest to jakość klasy premium w segmencie aut kompaktowych. Można co prawda znaleźć twarde plastikowe elementy, ale są to miejsca, z którymi raczej mamy mniejszy kontakt. A jak ty oceniasz jakość wykończenia wnętrza i funkcjonalność Volvo XC40? Napisz w komentarzu, przy okazji sprawdź, czy masz subskrypcję, bo będzie mi bardzo miło, jak zobaczysz mój kolejny film, który niebawem planuję. Na temat bagażnika będzie w dalszej części filmu, a teraz powiem na temat zużycia paliwa. Zrobiłem test na drodze szybkiego ruchu na dystansie ponad 150 km. Spalanie wyszło 7,6 litra na 100 km. Starałem się korzystać z maksymalnej dopuszczalnej prędkości, więc nie nastawiałem się na oszczędność. Sprawdziłem też, jak zużycie paliwa wygląda w mieście. Pomiar wykonałem na dystansie około 90 km. Jeździłem normalnie, od czasu do czasu ciesząc się dynamiką, ale też z działania miękkiej hybrydy. Czyli działał system start-stop, którego zresztą chyba nie da się wyłączyć, oraz działał tryb żeglowania, który wyłącza silnik, jak puścimy gaz. Przy okazji muszę przyznać, że oba te systemy działają moim zdaniem praktycznie niezauważalnie. Mam na myśli system start-stop i tryb żeglowania. Spalanie wyszło 9,4 litra na 100 km, przy średniej prędkości 25 km na godzinę. Myślę, że jest to przyzwoity wynik, mając na uwadze, że mamy dwulitrowy silnik i dość sporą masę własną, która wynosi 1688 kg. Jeśli użytkujesz na co dzień ten samochód, napisz w komentarzu, jak spalanie paliwa wygląda u Ciebie. Praktycznie każdy testowany samochód mam okazję sprawdzić w dłuższej trasie i muszę Wam powiedzieć, że Volvo XC40, pomimo kompaktowych wymiarów, w mojej ocenie spisało się bardzo dobrze. Autentycznie czułem, że jest to klasa premium, bo otaczają mnie materiały wysokiej jakości,
Byłem zadowolony z działania asystentów kierowcy. 197 koni mechanicznych i 300 Nm w zupełności wystarcza do bezpiecznej jazdy, a 7-stopniowy automat dobrze sobie radzi nie tylko z redukcją biegów przy przyspieszaniu. Układ kierowniczy w mojej ocenie dobrze reaguje i daje poczucie pewności, ale nie jest to na pewno samochód stworzony do sportowej jazdy, tylko do komfortu. Nie mamy zresztą do dyspozycji nawet sportowego trybu jazdy, możemy jedynie usztywnić reakcję kierownicy. Mamy natomiast tryb off-road, który w razie czego elektronicznie pomoże nam poruszać się w grząskim terenie. Pomimo tego, że miałem opcjonalne, potężne 21-calowe felgi, komfort jazdy był bardzo dobry. Z pewnością na standardowych 19-calowych felgach w wersji Ultra komfort byłby jeszcze lepszy. Uważam, że wyciszenie silnika jest dobre, ale szum powietrza mógł być jednak trochę mniejszy. Pomiar hałasu przy prędkości 120 km na godzinę wykazał około 70 dB. A z kolei przy prędkości 90 km na godzinę przyrząd wykazał około 66 dB. Co ciekawe, przed pomiarem moje wrażenia z jazdy podpowiadały mi troszkę niższe wartości, więc w efekcie jazda była naprawdę przyjemna. XC40 jest w tym segmencie jednym z moich ulubionych samochodów. Zwróćcie uwagę, że już w podstawowej wersji mamy 2-litrowy, 4-cylindrowy silnik z miękką hybrydą oraz 7-stopniowy automat. W konkurencyjnych markach premium bywa, że w podstawie jest tylko silnik 3-cylindrowy. Między innymi dlatego nie jestem zaskoczony, że jest to model, który cieszy się sporym zainteresowaniem wśród klientów. Aktualna katalogowa cena takiej wersji o mocy 163 konie mechaniczne plus 14 koni mechanicznych z silnika elektrycznego o oznaczeniu B3 wynosi 175 900 zł. Mocniejszy, ale w dalszym ciągu 2-litrowy silnik wymaga dopłaty 10 000 zł. Dostępny jest od drugiej od dołu wersji wyposażenia Core. Nadszedł czas, żeby obejrzeć bagażnik. Pokrywę bagażnika możemy otwierać z kabiny, przyciskiem na bagażniku oraz kluczykiem. A tak właśnie wygląda kluczyk od Volvo. I otwieramy bagażnik. Jest bardzo funkcjonalny. Ma podwójną podłogę. Może od tego zaczniemy. Składa się ona w ten sposób. Po prawej stronie mamy wnękę z podświetleniem, gniazdo 12V, 120W. Solidny haczyk, chyba, który jest nie do złamania, myślę. Po drugiej stronie ta wnęka już jest mniejsza. Też mamy oświetlenie i też mamy haczyk. Po złożeniu podłogi jest ona praktycznie równa z krawędzią. Jest możliwość też przewożenia dłuższych przedmiotów w tym miejscu, tylko tam mamy podłokietnik, ale sobie go można rozłożyć i tutaj mamy dostęp. Jeśli nam przeszkadza zagłówek, można go po prostu podnieść. A jak to wygląda po rozłożeniu siedzeń? Zobaczcie. Zagłówki są składane elektrycznie. Może złożę podłokietnik. I możemy to robić od strony kierowcy, ale też tutaj.
Podłoga praktycznie jest idealna, idealnie równa. Podsumowując, Volvo XC40 jest bardzo komfortowym, przyjemnym prowadzeniu samochodem, który oferuje też zaskakująco dużą przestrzeń. Napisz w komentarzu, jak Ty oceniasz samochód. Jeśli podobał Ci się materiał, nie zapomnij o kciuku w górę i subskrypcji. Tymczasem dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia.